Cyk. Tak, ciężarówkę świąteczną musimy zrobić, koniecznie. I to będzie to Volvo, którego mi brakuje. W moim inwentarzu. Ja nie wiem, czy ją mam. Nie mam jej, zobaczcie. Iron Knight. Będziemy malować. Pierwszy raz będę malował. Zrobię swoje malowanie. Są tutaj różne malowania, ale świątecznego to nie widzę tutaj. Nie widzę, żeby było jakieś świąteczne malowanie, więc muszę zrobić swoje niestety. Niestety, no jakoś dam radę chyba. Na drift go. Oj, czy zlot pilów zrobimy? No myślę, że tak. Weźmy sobie od razu kolor biały, żeby później nie przemalowywać. 800 tysięcy kosztuje ten samochód. Patrzcie, gdzie ma silnik, nie? Idealnie wyważony. To już nie jest ciężarówka, no gdzie on ma siodło? Gdzie ono ma siodło? Ma jakieś doczepiane, czy jak? Nie? Dziwne to jest. Dziwny ten pojazd jest w ogóle. O co w nim chodzi? Czemu ma taką kabinę? Czemu wygląda jak ciągnik siodłowy? To jest jakieś przerobione Volvo chyba po prostu, tak? 10 biegów ma, czujecie to? A ja tej skrzyni standardowej chyba nie będę zmieniał, bo to jest ciekawa sprawa. Nie brzmi najgorzej. Opatrzcie, ją można regulować, tą standardową skrzynię. Superowo. 10 biegów ma. Angeli dzisiaj nie ma. To chyba jest ciężarówka pod wyścigi ciężarówek. No, ale fajnie wygląda, tak? Tylko takie dziwne, nie? Jak patrzymy na ciężarówkę, która nie ma siodła, tak? Raptor też ma 10 biegów? O! Sprawdzimy sobie kiedyś. Ten Ford Raptor, ten taki offroadowy, nie? Taki pick-up. Patrzcie, gdzie on ma wydechy. Fajna ta ciężarówka, ja się będę nią na multiku kiedyś tam ścigał. Dźwięk jest taki sobie, nie? Mogłoby być lepiej. Ej, wiecie co? Chodźmy, ja muszę zrobić świąteczne malowanie, bo dzisiaj jest zlot ciężarówek, a ja nie mam żadnej takiej świątecznej ciężarówki. Wy też sobie róbcie, ci co będą chcieli grać, to róbcie sobie świąteczne ciężarówki. Może to być cokolwiek, może to być Unimog, może to być Iron Knight, może to być ten śmieszny Insurgent. Zrób w Coca-Colę ją. Bez ze spoilerem. No właśnie, zdania są podzielone, nie? Mnie się podoba bez spoilera. Lubię, jak jest taka minimalistyczna. To zostawimy bez spoilera. Tu są te takie ciężarówkowe, nazwijmy to. Ale możemy włożyć też każde inne, jakie byśmy chcieli. Tak? Ona ma przede wszystkim wyglądać, tutaj nie będę od niej oczekiwał jakichś niesamowitych osiągów. No i... Felgi możemy sobie też wymienić. Tylko takie ciężarówkowe, to właśnie nie wiem, które wziąć. Może coś takiego? No właśnie, nie wiem. Może takie dajmy. Cal można troszeczkę zwiększyć. Można szerokość dać. Szersze te koła. Z przodu chyba też. A to damy. Właśnie, my mamy tu napęd. Na co my tu mamy napęd? Mamy napęd na tył standardowo. No to tak zostawimy. Ona jest na tyle ciężka, to znaczy ten tył chyba nie jest aż taki super ciężki, nie? Dobra, więc spoiler, mamy koła, mamy. Ej, ta skrzynia, jej się nie da już zmienić, no i dobrze. Ale nie możemy tutaj podkręcić osiągów. Nie możemy go zrobić na offroady. Śmieszny jest. No dobra. Dobra. No i tyle, to teraz zostało na malowanie. Ja naprawdę, jeśli chodzi o malowanie, to jestem bardzo słaby, więc nie wiem, co mi z tego wyjdzie.
zabawą świąteczną. Ale super. Także mamy Cheap Track. Jedziemy, robimy zloty, kurde. Nie widać tego na dachu, nie, ale tam jest, no. Ważne, że tam jest ten napis Cheap Gang. Cheap Gang. Siema, estetyczny. No to co? Ja myślę, że najwyższy czas zrobić ten zlocik, nie? Ciężarówek świątecznych. Macie jakieś swoje malowania już gotowe, czy nie? Ja mam. Naczepę zaczep. I teraz, no właśnie, bo jest zima, to wypadałoby na lodowcu zrobić ten, nie? Zlocik. Cheap Gangów. Zmieści się tu w ogóle? Na styk, kurde. O kurde. Ale to może ten, dołączymy sobie i machniemy wyścig, nie? Może się dzień zrobi. A ja nie widzę tego zlotu na środku ciemnego jeziora, jeśli nie będziemy siebie nawet widzieć. Bez sensu. O kurde, my się tu nie pomieścimy. Zobaczcie, tu jest bardzo wąsko. To jest ciężarówka Coca-Coli, ale super. Genialnie. Ja sobie tą moją ciężarówkę jeszcze przemaluję na czarno. Albo na jakiś inny kolor, może czerwony. Jezu! Ej, no jakoś się pomieściliśmy tutaj, nie? Nie jest źle. Patrzcie, jaki drift! Malowanie Coca-Coli, ale zajebiste, patrzcie na tych unimogach. Super to wygląda. Ja postanowiłem zrobić swoje, chociaż pewnie tam dużo graczy też ma takie malowania świąteczne, nie? Ej, z tyłu jest... Jok, super nałożył Cheap Gang. Widzicie? Tutaj przede mną jest ciężarówka ta czerwona. I ma nałożoną tą naklejkę Cheap Gang z tyłu. Zajebiście. Zobaczcie. Właśnie, jak klakson muszę zmienić, może jakiś świąteczny mam. Czy opłaca się trzymać spiny na nowy dodatek? To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co napisałeś, bo ja nigdy tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że jest w tym sens. Wydaje mi się, że ma to sens. Co, ja nic nie zainstalowałem przecież. Czemu mi każe coś zainstalować? Dziwne. Jedziemy na lotnisko. Znaczy, Boże, na wyścig drag. Znaczy tam, na lodowisko, no. Na drift tą ciężarówkę? No w sumie napęd na tył. Dałby radę driftować, nie? Napęd na przód? Tu można tylko na cztery koła zrobić. Daleko dosyć poleciała, nie? Jak na tą wagę. Zajebisty jest ten klakson. A, jedziemy na lodowiec. Kurde, czyż my na lodowcu mamy być? Co to jest za samochód? To jest Volvo... Zapomniałem, Iron Knight, tak się nazywa. Czyli metalowy książę. Metalowy książę. Czy tam jakiś inny książę. Czekaj, bo jego trzeba obniżyć, nie? Jezu, nie mogę tym jechać do przodu. Musi mnie holować chyba ten tutaj ziomek. Dziesięć biegów. Patrzcie, już stoją te ciężarówki tam. Ja wyłączę tylko checkpoint. Czekaj za donatik. Na szybach da się napis robić? O, ciekawe. Jo, patrzcie, jak to super wygląda. Ja nie wiem, ci ludzie z Forcy zawsze się tak super ustawiają tutaj. Genialna sprawa.
Ale nikt na szybie nie namalował sobie. Ale super. Co tu robi Mustang? Nara Mustang. To jest zlot ciężarówek. Nie ma Mustangu. W sumie ten van może być, nie? Ale nie jakieś ciężarówki. Znaczy nie jakieś ten, Mustangi. To jest mały Chip Chip. Co on ma znowu za malowanie? Musimy sprawdzić. To jest taka nasza ten, Chip Chipowa maskotka. Zobaczmy go. Gdzie on jest? Tutaj. Subscribe Chip Chip. Okej. Okay. Więc tak, mamy tutaj śnieżne malowania. O, tutaj widać, że na kołach taki jakby śnieg, znaczy jakby od kół śnieg, nie? Taki się na błotnikach zebrał. Spoko. Hot Wheels, proszę bardzo, malowanko tutaj mamy. Chip Gang, po swojemu napisał, fajnie. To jest moja ciężarówka. Tu jest ciężarówka Coca-Coli, jakiś gracz fajnie zrobił. Dziękuję, Filipek. Aż napęd 4 na 4, to możesz dać balans na przód, w ten sposób masz na przód. Wiem, wiem, no można tak się pobawić, ale i tak te koła później się kręcą, nie? To nie jest taki rasowy napęd na przód, te koła z tyłu się będą kręcić. Tu mamy w ogóle fajnie, ty. Napis Coca-Coli, ja nie wiem jak ci gracze robią te wszystkie loga, bo to oni sami robią, to nie robi przecież ekipa Fordzy, tak? Te napisy, te butelki, to wszystko robią gracze. Ja nie wiem jak oni to robią. Zajebiste. Kurde, strasznie mi się podobają te wasze malowanka. Tutaj mamy kolejne malowanko Coca-Coli. Tutaj mamy malowanki świąteczne, ale autorskie, patrzcie. I tu mamy Chip 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 Gang. Fajniutko. To było pytanie. Pozdrów Kowalew. Dziękuję za donate i pozdrawiam Kowalew. Dziękuję bardzo. Superowo, robimy foto, nie? Czy nie robimy foto? O, ja chyba nie będę najlepszy na tym dragu. O, spychowisko robimy. I chip zdjęcie, dokładnie. Mikołajki wczoraj były. Aj, tam wczoraj wam nie chciałem zabracać gitary, bo mieliście jeszcze następnego dnia szkołę, czyli w piątek. Patrzcie, jak my się tu zmieścimy? Ja tego... Co? Autentycznie, 12 ciężarówek się tu zmieściło. Kurde, nieźle, co? Nie jestem taki najgorszy. Przedostatni będę. Biegi mi się skończyły. Jakie wejście. Zrobiłem manewr chip, ale nie chciałem, no. Samo jakoś tak wyszło. W Fordzie powinien być tryb Battle Royale. Właśnie, a testowaliście w Battlefieldzie 5 ten tryb Battle Royale? Bo ja mam Battlefielda 5, ale jeszcze nie sprawdzałem. Ja w ogóle teraz bardzo dużo nowych gier mam, a nie mam kiedy grać, naprawdę. Ja bym w to wszystko grał, ale nie mam kiedy. Teraz byłem z takim fajnym gościem się spotkać, co widzieliście materiał na moim drugim kanale o vlogach Łukasz Kos, jak tam opowiadał o swoim fajnym samochodzie. Dziękuję za donatek. Jeszcze raz wszystkich. Wiesz co, no chciałbym, ale ja nie mogę wszystkich zaprosić do sesji, tak? Bo mamy i tak pełno osób tutaj. Jest 12 osób na sesji i gramy razem. O nie. Okej. Okay. Ej, ktoś mnie uderzył i dostałem koronę. Ja chyba tego nie... To nie było zamierzone. Gdzie jest korona? Tutaj ktoś ma, jedziemy do niego. Oj, chyba mu już zabrali. Ja nawet nie wiem, kto wygrywał, bo mam to wszystko powyłączane. Ale najważniejsze jest to, żeby przejmować koronę, nie? Ej, nie mogę się ruszyć. O, jest tutaj. Kto tam ma? Znowu te unimogi są jakieś dobre. Tutaj jedzie, patrzcie, mam go. Mam go. Jest! Tak? Nie? Nie, jednak nie. 1500 koni mechanicznych. Znaczy ten Silverado nie miał 1500 koni mechanicznych. Ja się tam tak śmiałem, nie? A miał tam 1300 chyba. Dobra, musimy dotknąć przetrwańców. Oni gdzieś tam są. Jadą, patrzcie! Woohoo! Dwóch naraz! Patrzcie!
Double kill! Pięknie! Co oni zrobili? Czemu tak szybko poumierali? Jeep! Hehe, Dawidera dotknąłem. Ej, co, już? Ostatniego musimy dotknąć. To ten czerwony tutaj. Patrzcie, jak omija. O, skubany, patrzcie! Jak wszystkich ominął! Nie mogę, dobry jest. Jedziemy na niego, blokada drogowa. Gdzie on jest? Tutaj, to ten czerwony tam co pojechał, widzicie? A, musimy go jakoś przechytrzyć. Widzę, że to... Dobry dzik z niego. Dobra, jedzie na koniec mapy. Tam gdzieś się schowa, ale... Kurde, wszyscy na niego jadą. O, ty! Patrz, ach, blisko było. Dobra, niech ten. Bo tu jest tak, że możemy kogoś zarazić z tych przetrwańców i oni mogą się odrazić, nie? Ale tylko ten niezarażony może ich jakby wyleczyć, tak? Pięknie. O nie, 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 nie. Au! Co to było? Co się tak wybił? Cofaj. Dobra, już ogarnęli, jadą tu. Okej, tam już pozarażali naszych. Trzeba uważać. O-o! No to mój był, okej. To nie był mój. O-o! Wow! Mało brakowało. Kurde, nieźle. O kurde, zainfekowany jestem. Trzasnął mnie nieźle. Się tam wlokłem, więc nie ma się co dziwić, nie? Daj mi trochę ten życia. No dziękuję. O, już nie. Kogoś wyleczyłem, kogoś ten. Jest, udało się. Wygrałem. Chyba wygraliśmy. Ciężarówką 50 okrążeń Goliatem, wyobrażacie sobie? Jo, 1000 godzin by się to jechało. Hamulce, hamulce! A, nieźle sobie tutaj poradzili. Myślałem, że wszyscy wylecą. Nie chcę się tutaj spychać z nimi. Z ziomeczkami. Cheap gang. O, co to takie twarde? Fajnie wyglądają jak się te ciężarówki. Fajnie wygląda jak te ciężarówki się rozbijają, nie? Ty, im szybciej jedzie, tym lepiej skręca. Dobra ta ciężarówka. 10 to jest ostatni bieg. Co kupiłeś, Angeli? Właśnie! Bo ostatnio na streamie żeśmy sobie ten... Żeśmy zbierali dla niej hajs na prezent. I ja, słuchajcie, mam świetny pomysł dla niej. Ona to jest taka hardkorowa babka i lubi fajne rzeczy, nie? Jak to zabrzmiało. No, w każdym razie ona lubi takie... Ona lubi na przykład pistolety, lubi noże, sztylety i tak dalej. Serio. No i właśnie pomyślałem, że kupię jej pistolet. Kupię jej wiatrówkę. Taki pistolet będzie sobie mogła strzelać, nie? Żeby ona lubi takie rzeczy, lubi takie zajawki. Na strzelnicę sobie chodziła, była raz na polowaniu. Z leśniczym i spoko sprawa, nie? Także myślę, że kupię jej właśnie taką wiatrówkę, taki pistolet. Co o tym myślicie? Jej teraz tutaj nie ma u mnie, ona tego nie słyszy. Prawdopodobnie nie ma jej też na streamie, więc... O, i to będzie jeden prezent. No bo tam taki pistolet to tam nie kosztuje jakoś super dużo, to zależy jaki się kupi, tak?
ale jeszcze chcę jej kupić taką matę do ćwiczeń. I zrobię o tym nagranie na drugi mój kanał Łukasz Kos, tak żeby było potwierdzenie, że pieniądze są należycie wydane. Wiatrówka dobra rzecz. No, wiecie, tam sobie, żeby postrzelała, ona ma tam, no ma tam gdzieś podwórko, może sobie rozłożyć taką, takie maty do celowania i sobie postrzela tym, nie? Było jej kupić Fortnite. No, ona jest gamerka, ale Fortnite'a to ona grać nie będzie. Jakie plany na Sylwestra? Właśnie jeszcze nie ma takich skonkretyzowanych, a wy? Pewnie każdy co innego. Daj jej kulki, a pistoletu już nie. Super. Super prezent na pod choinkę. Ja pierdolę. W ogóle to będzie śmieszne, nie? No bo wiecie, przy rodzinie będziemy, nie? I tak odpakowywać prezenty, a ona tam przy dzieciach odpakowuje pistolet na grę, nie? Taki pistolet odpakowuje i wszyscy takie: wow, co się dzieje? Pistolet jej kupił. Co on? Ja powiem, ten prezent odpakowujemy oddzielnie. No i pięknie, Goliat skończony, zlot ciężarówek cip-cipowych, świątecznych, myślę, że skończyliśmy, nie? Na wszelki wypadek kup sobie kamizelkę kuloodporną. Oj, nie wiem, chyba będzie trzeba tak zrobić.